Witam z tej strony serwer. Tym razem kontynuujemy z inną grą, a nazywa się ona FTL Faster Than Light. Jest to jedna z tego typu gier niezależnych, tak zwanych indie games. I trzeba przyznać, że jest całkiem niezła. Zważywszy na to, że tworzyło je w zasadzie, nie wiem, jedno, dwóch ludzi, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie jest na co popatrzeć i zrobiła ta gra niezłą furorę. To też trzeba przyznać. O co tu biega? W każdym razie mamy jakieś tam cenne dane i spieprzamy przed kosmitami, którzy nas ganiają przez całą galaktykę. Później musimy walczyć z bossem naszych właśnie wrogów, więc mniej więcej tak to przebiega. Ale bez żadnych sergieli lecimy. A więc tak, mamy naszą łódkę kosmiczną. To jest podstawowy model, bardzo podstawowy. Niby może jakieś typy B, ale i tak nie wiem co to jest, bo to może dopiero odblokować po tych achievementach, które są niektóre dość głupie. Naprawdę, ten jest totalnie głupi, ale nieważne. Mam jeszcze listę statków, które można odblokować. Ja odblokowałem ten. NG Cruiser. No ale nie lubię go. Bazuje na dronach, jest głupi. To jest jeden podstawowy. Stealth. Krążownik tych modliszek. Federacji. Glutów. Kamienny. Zoltański i niezidentyfikowany. Kurde, chciałem to odblokować. No nie można. Fuck. Dobra. Co możemy zrobić? To jest to, co na nim mamy. Wiadomo, w jakichś statystykach. No i nasze podstawowe broń. Oczywiście, jak widać po prawej, ze wszystkimi opisami i tak dalej. Dobra, i możemy oczywiście customizować sobie troszeczkę, czyli nazwy. Jaką byśmy dali dla naszego nowego okrętu? USS Kibel. Tak. To jest dobre. No i możemy też customizować załogę. Tutaj możemy na babę, gościa zmienić, ale chłopów na statku, bo kobiety na statku to raczej nie za bardzo. No chyba, że w innych sprawach, ale to już nieważne. Dajmy mu jakieś konkretne imię. Może by tak... Co bym mu tam dać? Dart Radar. Tak jest. Dart Radar. Radar. Jest dobre. Jemu damy go jako Spok. O, spoko, bo gościu jest spoko. No i Joela zrobimy na Gondolf. To jest brat bliźniak Gandalfa, jakby ktoś nie wiedział. A więc tak, mamy Radara, Gondolfa i spoko. No i co, i ustawiamy sobie poziom trudności normalny. No dobra, no chyba każdy ma sobie to przetłumaczyć. Ja tam wolę na easy. Czemu nie? Nie obchodzi mi jakoś to, który jest poziom trudności, ale za bardzo. Ja wolę na easy. Co mi tam? Jakoś nie jestem hardcorem. Start. No i ja to, co mówiłem na początku. Spieprzany. Po prostu przed wrogiem. I tyle. I kontynuuj. No i tak. Radar. Radara weźmiemy na tarczę, jak stąd wyjdzie. Ty kutafonie, rusz dupę. Co to kurwa? The fuck? Czemu nikt nie chce się ruszyć?
Aha, dobra, głupota. Nie zawadza. Spok. Gondolf będzie przewodnikiem naszej podróży. Nie, radar ty tu, kurwa, a ty tutaj, spoko. O, i wszyscy są zadowoleni. No i dobra, co my tu mamy? Tutaj będzie nasze żytko, naszego kadłuba. Jak wiadomo, rozpierdala nam kadłub, to i my polecimy. Tutaj mamy nasze scrap, czyli po prostu takie część złom, można to nazwać. O, złom to jest złom. No wiadomo, poziom tarcz. Stan naszego paliwa za każdym razem, jak skoczymy przy pomocy FTL, ten wskaźnik będzie się zmniejszał o 1. Ilość naszych pocisków i ilość części na drony, których nikt chyba nigdy nie użył. Przynajmniej ja nigdy nie widziałem i sam też nie użyłem. I tu będzie tak, nasze poziom uników 10% tak na razie, bo jeżeli tutaj wstawimy jakiegoś człowieka odpowiedzialnego za te rzeczy, silnik, broń, tarczę i oczywiście za kierownictwo, to wtedy będziemy mieli bonusy i oni też będą zyskiwali expa, jeżeli będziemy ich tutaj tak trzymać cały czas. Nie lepiej, żeby żyli jak najdłużej. Poziom tlenu, oczywiście 100%, zawsze można upgrade'ować sobie. No i nasi tutaj ludkowie, w czym oni są dobrzy, zawsze zyskują expa, jak coś tam zrobią. Przytłuczają się na mordy, obrabiają kluczem, strzelaniu, tarczach, silnikach i sterowaniu. Wszyscy mają to samo, jak na ludzi. No więc tak, odpalimy sobie broń. Raz to. I już mamy całą energię tutaj zużytą na te różne systemy. No i wiadomo, pokój leczniczy do zarządzania drzwiami. Do zarządzania kamerami. Poziom tlenu. Opcje na upgrade'ów do statku. No tak, no, każdy może mieć jakiś upgrade. Szczerze mówiąc, na to i na to, to praktycznie nikt nie wydaje żadnego złomu. Nie warto. No i tutaj, no, to kiedyś tam upgrade'owało podsystemy. To jest dość ważne. Ludzie czasami o tym zapominają, ale jednak upgrade'owanie drzwi jest bardzo dobre, bo zmniejsza to poruszanie się zmniejsza to poruszanie się wroga na statku, jak już przystąpił do abordażu. No i oczywiście nie będzie się rozprzestrzeniać tak bardzo ogień, jak jest to już na ostatnim poziomie. No, może kupić sobie coś tam do reaktora, na USS Kibel, no i nasza załoga, może mieć maksimum tyle, jak widać. Całego expa, jakieś dodatkowe zdolności też mają, ale to już inne rasy, bo ludzie są dupy. I nasz sprzęt może mieć maksymalnie, jak widać, 4 bronie. Coś tam możemy w ładowni przetrzymywać. Drony, to już inna sprawa. No i jakieś rozszerzenia, które możemy sobie dokupywać w sklepach. Niektóre statki mają to już na wyposażenie, na przykład ten NG Cruise. Dobra, no to skaczemy. Nie wiadomo, tutaj spierdalamy. Możemy skoczyć do następnego sektora, a stąd będą na nas zapierdalali, czyli po prostu z lewej strony. Musimy do Exita cały czas. Ok. Może by tak tędy. Wykryłeś rebeliancki statek. Bla bla bla. Dobra, może ich obrabujemy. Aha. Trzeba im dać wryz, żeby dostać nasze dobra. A więc tak, co robimy? Pierwsza, najlepsza taktyka jest zdjąć osłonę, a po drugie zdjąć im broń. O nie. Cholera. No tak, oni mają drony. Shit. Żeby. A, dobrze. Trzeba prowadzić drony, bo ten dron, który orbituje koło nich, będzie zestrzeliwiał nasze pociski. To jest naprawdę bardzo dobre, trzeba im przyznać. Jej, jebać ich. Bla bla bla, bla bla bla. Co otrzymam? Jedno paliwo, jeden pocisk i 14 złomu.
Na razie mam za mało, żeby w zasadzie cokolwiek upgrade'ować. Teraz pozbieramy, co możemy. Czyli moglibyśmy tędy i tak. Dobra, czyli pójdziemy w dół. No, można by im pomóc, czemu nie? Jej, dostałem 22 scrapa. Spierdalamy dalej. O, quest. Zobaczymy, co tu się dzieje. Dobra, dobra. No, pomożemy. A, fuck. Ale trzeba będzie jeszcze inna. Pauza. Raz, dwa. Trzeba będzie znaleźć sklep, żeby uzupełnić swoje pociski. I więcej ten na przykład będzie. No, z konia tego mam. O kurwa, ale nie zauważyłem. O, dera. Czyli to jest tej rasy roków. Roków Alonów. Jak widać, jest Rock Alone. Ale nieważne. Jej, szybko poszło. Sweet.